o Lwowie i kresowych bohaterach, bo to będzie o ludziach. Dobrze? Już? Tak. No. Dziś zadaję sobie pytanie, co dalej chcę jeszcze odsłonić odnośnie Lwowa i kresowych bohaterów. Cieszę się, że znalazłam w sobie chęć i motywację, by napisać książkę o własnych przeżyciach wojennych i mojej licznej rodziny, gdyż nie wiedziałam, nie chciałam, by wylądowali bezimienni na śmietniku historii. Chciałam zachować przeżycia naszej rodziny jako dokument, świadectwo ich życia dla potomnych. W dalszym ciągu, pisząc moją gawędę, przeszłość, która nie umiera, udowodniłam na przykładzie mojej rodziny i ludzi im współczesnych, że Kresy zamieszkiwali ciekawi ludzie, stąd ich przeżycia to są niezwykłe historie, które napisało życie. Na terenie Biecza znalazło się kilka osób, których rodziny pochodzą z Kresów lub z Lwowa. I tak trafiła moja książeczka do mojej byłej uczennicy Ewuni Malinowskiej. Okazało się, że jej mamusia, pani Jadwiga Pyrzewicz Malinowska, całe dzieciństwo spędziła we Lwowie. Po przeczytaniu moich wspomnień zadzwoniła do mnie i opowiedziała mi swoją historię. Okazało się, że przeżycia jej i jej rodziny są równie ciekawe, jak i bolesne. Okazało się, że we Lwowie spędziła wiele lat, od 1932 roku do 1944. Ponieważ pragnęła mi się zwierzyć, ja postanowiłam dołączyć jej historię i jej rodziny do mojej. Dodam, że od wielu lat znałam z widzenia rodzinę pani Jadwigi. W latach 70. mój mąż Kazimierz zaprosił ojca pani Jadwigi, pana Romana Pyrzewicza, do pomalowania nam mieszkania, gdyż był wziętym malarzem pokojowym. Zrobił nam tu bardzo pięknie, ale nie zamieniłam z nim. Zamieniłam z nim tylko kilka słów i nie wiedziałam o jego wojennej przyszłości. Później zaczęłam uczyć Ewę. Znam też panią Jadwigę, jej mamę i siostrę Alicję, która urodziła się również we Lwowie. Ale ani ja, ani pani Malinowska nie wspominała o wojennych przeżyciach. Ja też wtedy nie myślałam o napisaniu moich wspomnień. Rozmowa telefoniczna stała się kanwą do opisania jej historii. Otóż ojciec pani Jadzi, pan Roman Pyrzewicz, pochodził z Tarnobrzegu, z dzielnicy Dzików. Rodzice taty, a moi dziadkowie mieszkali w Karolówce. Tam też się urodziłam w dniu 8 maja 1932 roku, relacjonuje Jadwiga Antonina Pyrzewicz. Zaraz po urodzeniu wyjechałam z rodzicami do Lwowa, bo tato tam pracował jako malarz pokojowy. Wiele rzeczy wtedy nie rozumiałam. Świat się zmieniał. Lwów był wtedy moim miejscem na ziemi. W ich kochanym Lwowie zastała ich druga wojna światowa. Polsko-niemiecka w 1939 roku. Zdziwiona pani Jadzia dodaje, jak wiele rzeczy się zdarzyło od tej pory. Podrosła, poszła do szkoły, oczywiście polskiej. Chodziły do niej tylko Polki. Uczyły też polskie nauczycielki, nawet zakonnica. Nawet dobrze się uczyłam i dostałam za naukę pisemną pochwałę, która nazywała się gramota. Dołączam jej ksero, bo dziś niezwykle jest, bo dość niezwykle jest ozdobiona. Do tej pory wszystko w moim życiu przebiegało normalnie. Uczyłam się religii i będąc w klasie czwartej roku 1941 przyjęłam pierwszą komunię. Święta w tym samym dniu, nie pamiętam daty, w katedrze świętego Jura przyjęłam sakrament bierzmowania. Im byłam starsza, tym więcej rzeczy chciałam zrozumieć. Zastanawiałam się, dlaczego do Lwowa wkroczyli Rosjanie. Wiele rzeczy rodzice mi nie wyjaśniali.
We Lwowie mieszkaliśmy w kamienicy przy stacji kolejowej. Mieszkający w kamienicy i na zewnątrz sąsiedzi zwykle nie utrudniali nam życia. Natomiast gdy jakiś czas później zamieszkaliśmy na Limanowskiego, na drzwiach polskich rodzin pojawiały się krzyżyki. Rodzice chyba domyślali się, że to rodziny do likwidacji. Ja nie byłam tego świadoma. Pragnę dodać, że oboje obok naszej kamienicy przy stacji były koszary wojskowe. Obserwowaliśmy też tu różne zachowanie wojska. Widziałam, jak wystraszone i smutni byli moi rodzice, gdy dowiedzieliśmy się, że Rosjanie i Ukraińcy wymordowali grupę młodych ludzi na przedmieściu Lwowa. Robiło się bardzo niebezpiecznie. Niepokój spotęgowało wkroczenie Niemców. Dochodziło teraz do potyczek między Rosjanami i Niemcami. Nie wiedzieliśmy, jakie grozi nam niebezpieczeństwo, aż do przyjazdu brata taty Józefa. On to przestrzegł rodziców, by natychmiast stąd wyjeżdżali do dziadków i najlepiej, żebyśmy jechali tam razem z nim. Przysłuchiwałam się ich rozmowie, ale nie chciałam wyjeżdżać. Mój histeryczny płacz ostatecznie zadecydował, że nie wyjeżdżamy. Wuj wyjechał z resztą rodziny do Tarnobrzegu. To, że wtedy nie wyjechaliśmy, było szczęściem w nieszczęściu. Dowiedzieliśmy się niebawem, że w latach 40. i do 41. do Karolówki przyjechali Ruscy, nasłani przez Ukraińców, wywieźli na Sybir dziadków, wujków i całą naszą rodzinę. Wujek Jan opowiada, że 17 września w 1939 roku mieszkaliśmy w Olesku, już pod okupacją sowiecką. Nasza matka Józefa, urodzona w 1892 roku z dziewięciorga dzieci naszego rodzeństwa, Michaliną, Marią z mężem, z dziećmi, starszym o 9 lat Józkiem i młodszym Stachem, Łucją i Michałem. Najstarszy Roman, mój tato, był z rodziną we Lwowie. Rozalia w Kałuszu, a Stefan już wtedy w niemieckim Stalagu. Nasza babcia zmarła z głodu. Siostra taty, Michalina, została skierowana na przymusowe roboty. Miała przy sobie troje swoich dzieci, które pilnowała jej znajoma Żydówka. Nieuwaga Żydówki była przyczyną śmierci jednego dziecka, które spłonęło w pożarze. Rozpacz cioci była ogromna, lecz była osobą dzielną i szukała sposobu, jak przeżyć. O jej losach opowiem oddzielnie. Ja z rodzicami i siostrą ciągle mieszkaliśmy we Lwowie. Ukraińcy na każdym kroku udowadniali, że nie lubią Polaków. Utrudniali im życie i wróżyli w różny sposób. Tato coraz częściej namawiał mamę do wyjazdu. Wreszcie przyjechaliśmy ze Lwowa w 1944 roku. Dotarliśmy do Biecza na pierwszy dzień świąt i zostaliśmy do dziś. Okazało się, że wyjechaliśmy w ostatniej chwili, bo realizowana była przez bandy UPA akcja Burza. Ponadto wysiedlano Polaków w głąb Rosji. Taki właśnie los spotkał 15-osobową rodzinę pani Jadzi. Wszyscy zostali wywiezieni na Sybir do osady Sensobino. Sowieci dokonywali zbiorowych egzekucji, osadzali Polaków w więzieniach. Tylko nieliczni przeżyli. Wzruszona do łez pani Jadwiga opowiada mi o kresowej bohaterce swojej cioci Michalinie Sikorskiej, siostrze mojego taty Romana Pyrzewicza. Jako 90-letnia staruszka opowiedziała nam swoje dzieje i tak jak dziś pani opowiadam. Nigdy nie zapomni swojej wojennej gehenny. Do jej heroicznej odwagi i miłości do rodziny pasują słowa, które wypowiedziała przed wywiadem. Ojczyzna moja to duch narodu, który żyje trudem wśród głodu i chłodu. Moja ciocia Michasia Sikorska
zdubielna, tak wiele doświadczyła i na zesłaniu w Rosji straciła troje swoich dzieci, zanim wróciła do kraju. Przez 10 lat tułała się po świecie, podążając z mężem, swoją pierwszą miłością. Ciocią Michasią w 1940 roku dobiegła wieść, że NKWD zaczął wywozić Polaków na Sybir. Jak się potem dowiedziałam, że podczas czterech wielkich deportacji zesłano około 1,5 miliona Polaków, może więcej. Nie wiedziała też, że ona wkrótce podzieli ich los. Istotnie, w dniu 10 lutego 1940 roku, wczesnym rankiem, NKWD dotarło do jej domu. Pukanie i krzyki: podnimaj się, bystrie, wstawaj szybko, z karabinami w ręku wyprowadzili ją i wsadzili do sań. Saniami dojechali do stacji w Ożydowie, a stąd pociągiem na Sybir. Razem z nimi do tego pociągu przywieziono saniami około 100 osób. Zaczęła się wraz z innymi Polakami pociągiem wędrówkę do sybiryjskich łagrów. Sama podróż w wagonie, bez ławek, nawet słomy na podłodze. Otwór, w podłodze otwór jako ubikacja, a na pośrodku piecyk z rurą z odrobiną opału. Sama podróż była cięższa od tych, które można sobie wyobrazić. Po długiej podróży na wschód nastały okropne czasy. Głodowałam ja i moja trójka dzieci. Żeby przetrwać, jadłam trawę. Czasem z litości sąsiad ze ściany baraku przyniósł dzieciom troszkę mleka. Głodne dzieci często płakały, co nie podobało się komendantowi i nie wolno było skarżyć się, że głodują. Żeby jakoś je nakarmić, myłam podłogi, paliłam w łaźni. Za to zesłańcy dawali mi parę rubli na chleb. W drodze, w wagonach, ludzie masowo umierali z głodu i braku wody. Ja na każdym postoju wyskakiwałam i zdobywałam. Wypraszałam troszkę ciepłej wody, za którą trzeba było stać na wiele godzin. Mimo mojej zapobiegliwości zmarła na zapalenie opon mózgowych moja 5-letnia córeczka Faustyna W. Z rozpaczy z bratem Józkiem zbiliśmy dla niej z desek trumienkę i pochowaliśmy ją w znacznym miejscu przy drodze, zamiast w lesie. Brat ustawił na mogilce brzozowy krzyż. Tutaj w pasiołku w 1941 roku zmarła na tyfus moja najmłodsza siostra Łucja. W każdą sobotę naczelnik tego przysiłka powtarzał: przywieźliśmy was tu na zawsze. Musicie pokochać Związek Radziecki, te lasy, topór, piłę i pracę. Kpił z nas w żywe oczy. Ciocia powiada: pamiętam, jak z okazji 1 maja każdy dostawał jedno jajko i mógł kupić 10 deko cukru lub 2 cukierki na jedno dziecko. Nie pamięta pani Jadzia czasu, gdy ciocia Michasia opowiedziała, gdy w czasie podróży na Sybir nie pamięta daty. Strasznie głodowali. Był taki dzień, że mąż upolował kota. Zabiliśmy my i gotowaliśmy rosół przez 2-3 dni. Karmiliśmy nim również naszego synka Czesia. Skończyły się zupki z kota, a nasz synek w nocy zmarł. Z martwym dzieckiem dojechałam do pierwszego postoju. Wysiadłam i zaniosłam mojego małego synka do NKWD i poprosiłam o zezwolenie na pochowanie, by nie zostawić go na torach. Widząc moją rozpacz, powiedział, że jutro będzie pochowany. Wyszłam z tym dzieckiem przed budynek. Podszedł do mnie wtedy stróż, który otworzył mi drzwi wielkiej szopy, gdzie leżało setki trupów. Nie było gdzie położyć mojego synka. W szoku położyłam moje dziecko na progu szopy. W odruchu
Zabrałam ze sobą kocyk, którym był przykryty. Byłam głodna, nieszczęśliwa. W odruchu desperacji zamieniłam kocyk na kromkę chleba. Z coraz większym smutkiem i przerażeniem słucham opowieści pani Jadzi o jej bohaterskiej cioci. Nieludzkim cierpieniu, bólu i odwadze zmierzania się z trudami dalszego życia. Tak jak tu dalej żyć, gdy wokół śmierć ginęły dzieci starsi wyrzucani na tory i gdzie popadło? Straciła już tylu bliskich, przyjaciół. W oczach ma swoją koleżankę Walerkę, którą dostrzegła martwą, piękną dziewczynę na torach. W kompletnej desperacji zadała sobie pytanie: Walerka, Boże, co teraz ze mną będzie? Lecz wewnętrzny głos jej mówił dalej: do przodu, walcz, nie poddawaj się. I poszła daleko, bo przeszła połowę Azji pieszo. Połowę przejechała pociągiem. Na grzbiecie miała tylko stary, spalony płaszcz. Czasem spała w rowie wśród trupów. Przez tę wojenną poniewierkę straciła kontakt ze swoimi bliskimi. Traciła siły, tak postanowiła. Lecz postanowiła o siebie zawalczyć i wstąpić do armii Andersa jako ochotniczka. Były problemy, ale nazwisko Sikorska budziło przypuszczenie, że jest córką generała Sikorskiego. Wreszcie przyjęła ją ta wartowniczka, chociaż nędznie wyglądała. Przedzieliła jej mundur, dała czyste ciuchy, a brudne zawszony oddała gdzieś. Znów wróciła nadzieja. Wkrótce zmarła jedna ochotniczka, która przywoziła chleb, a ja z radością zajęłam jej miejsce. W wojsku Michasia była na różnych działach, nawet stała na warcie. Do jej zadań należało też odbieranie ludności ze statku. W tym dniu, jak zwykle, poszłam do portu. Osłupiałam z wrażenia, bo właśnie z tym transportem przepłynął mój mąż. Radość i smutek, bo mój mąż był już inwalidą wojennym i chodził o kulach. Miłość i troska o męża zawładnęły moje serce. Przecież nie pozwolę, by został bez opieki. W jednej chwili postanowiłam odejść z wojska, lecz mi nie pozwolono. Jedynym warunkiem była ciąża. To było możliwe. Miałam męża, miłość. Nie potrafili w nas tego uśmiercić. Wkrótce byłam w ciąży. Jakoś daliśmy radę trwać wraz z mężem w tym piekle. Wędrowaliśmy dalej. Nasz syn urodził się w Persji. Wkrótce odeszłam z wojska. Wraz z mężem i synem pojechaliśmy do Afryki. Tam z Murzynami żyło się nam dużo lepiej. I tam też urodziła się moja następna córeczka Marysia. Przez tą wojenną tułaczkę na chwilę nie myślałam o moich bliskich. Im dłużej byłam w świecie, tym tęsknota i lęk o najbliższych wzmogły się i zmuszały do ustawicznego myślenia i poszukiwań. Jeszcze gdy byłam w wojsku Andersa, poprosiłam raz komendanta o dzień urlopu i poszukiwałam ich w całym Iraku. Oczywiście bezskutecznie. Myślałam też o swoich bliskich w Afryce. Stamtąd napisałam list do kierownika poczty w Tarnobrzegu, miejsca moich urodzin, z prośbą, by pomógł mi odnaleźć moje rodzeństwo. Ciągnie swoją opowieść ciocia Michasia. Okazało się, że był to właściwy trop. Za jakiś czas dotarł do mnie list od brata Janka, który uciekł z Niemiec do Tarnobrzegu. W liście przesłał mi adresy reszty rodzeństwa. Z listu dowiedziałam się, że jeden z braci zginął w powstaniu warszawskim, wtedy gdy byłam w Afryce. Do Polski wróciłam razem z mężem w 50 roku. Moich dwóch braci, Stanisława i Michała, odwiedziłam w Anglii, mając 77 lat. Było nas 10, zostałam jedna. Dla ścisłości dodam, że ciocia Michalina urodziła się 3 stycznia 1912 roku, a zmarła 10 kwietnia 2011.
O, tu pomyliłam się. 2011 roku. Ogromnie podziękowałam pani Jadzi za tę ciekawą historię. Jej ciocia Michasia, i gdy już miałam dać do przepisania, pani Jadzia ożywiła się i powiedziała: to jeszcze nie wszystko, bo o dalszych wojennych losach rodziny mojego taty, Romana, dowiedziałam się z książeczki brata taty Jana pod tytułem Musisz przeżyć. Wspomnienia z lat 40-41. Przysłał mi to z Zielonej Góry 21 lutego w 2005 roku ze specjalną dedykacją od siebie i kuzyna Wieśka, czyli jego syna. Wspomina pani Jadzia. Zrobił to dla rodziny, wspomina dokładniej swoje życie w różnych wojennych, niekomfortowych sytuacjach. Zrobił to dla rodziny i przyjaciół. I jego wspomnienia są ciekawym przyczynkiem do mało jeszcze znanych dziejów polskich rodzin w czasie II wojny światowej i okupacji. Pani Jadzia pożyczyła mi tę broszurkę, a ja po przeczytaniu postanowiłam wzbogacić losy cioci Michaliny o wspomnienia jej niezwykłego brata, Jana, którego wojenna przygoda rozpoczęła się 10 lutego w 40 roku. Postanowiłam dopisać dzieje Jana, które zawarł w książeczce. Piszę tak. Do domu naszego w Karolówce wpadło z bronią w ręku NKWD, krzycząc: wstawaj szybko. Wyprowadzili mnie i moją 15-osobową rodzinę do Sań. W pozostałych domach zrobili to samo. Funkcjonariusze czerwonoarmiści saniami powozili Ukraińcy z sąsiednich wsi, którzy po naszym wyjeździe grabili nasz dom. Kolumna sań z ponad 30 polskimi rodzinami dotarła do stacji w Ożydowie. Na stacji załadowano nas do 4 wagonów towarowych, w sumie około 100 osób. Wszystko to działo się pod osłoną nocy. O świcie pociąg ruszył w nieznane. W miejscowości Brody na pierwszym postoju doczepiono następne wagony z Polakami. W wagonie było okropnie. Nie było ławek, słomy do spania. Za ubikacją służył otwór wyrżnięty w podłodze, przykryty wiaderkiem. Jedyne ogrzewanie, żelazny piecyk, do którego nie było co włożyć. Brakowało jedzenia i wody. To, co dostawaliśmy na postojach, było znikome. Z braku wody zlizywaliśmy lód z wagonowego okienka. W czasie podróży zachorowało i zmarło kilka osób. Zwłoki wyrzucano na tory lub nasypy kolejowe. W tak makabrycznych warunkach w dniu 2 marca 1940 roku dotarliśmy do Kanoszy w powodzie archangielskim. Stąd 17 kilometrów pieszo, zupełnie wykończeni. Doszliśmy do osady Sansobino. Tu zaczęliśmy nowe życie. Najpierw pracowaliśmy w lesie. Ścinaliśmy okrąglaki, z których budowaliśmy baraki, w których mieszkaliśmy. W tym czasie wielu zamarzło lub umarło z głodu. W maju tego roku do naszej brygady trafił mój 13-letni brat Michał. Tutaj dzieci pracowały również. W lecie kosiły trawę lub pracowały w kuchni. Michał sprzedawał kwas chlebowy, grał w karty za pieniądze, byle tylko mieć na parę złotych na chleb. Ja już nie mogłem znieść tej udręki i postanowiłem z kolegą 18 lipca w 40 roku uciec. Pod osłoną nocy dotarliśmy do stacji Kanosza. Na stacji wsiedliśmy do pociągu wiozącego kłody i na nich leżąc jechaliśmy 3 dni. Na postoju kolega wyszedł po żywność i nie wrócił. Zostałem sam. Jechałem dalej. Na postojach wyskakiwałem, kradłem żywność, zdobywałem wodę i tak różnie kombinując dotarłem do Moskwy. Tu dopiero kolejarz mnie wyrzucił z pociągu. Dalej szedłem
pieszo. Po dłuższym marszu zasnąłem w lesie pod gałęziami. Obudził mnie NKWDzista z psem. Znów prowadził mnie na przesłuchanie, ale tam w zatłoczonej moskiewskiej ulicy sprytnie wplątałem się w tłum i mu uciekłem. Błąkałem się po ulicach Moskwy, wreszcie zmęczony. Usiadłem na progu kamienicy jakiegoś szewca. Zajrzałem przez szparę, nie było nikogo. Zrzuciłem z nóg zdarte buty, włożyłem na nogi nowe. Ponieważ byłem głodny, ukradłem jeszcze dwie pary butów i poszedłem na bazar. Tam sprzedałem buty za 20 i 15 rubli. Za pieniądze z sprzedaży butów kupiłem chleb, bułkę i herbatę. Gdy się najadłem, uwierzyłem, że los znów mi sprzyja. Dumałem, co zrobić dalej. Zauważyłem tłum i pomyślałem, że to jest jakaś manifestacja. Razem z